serdecznie na waszej prelekcji niż na wykładzie. Wykładów nigdy nie prowadziłem, więc troszkę chaotycznie będę przedstawiał to, co mam do przedstawienia. Zawsze jest tak, że jeśli jest się w środku jakiegoś projektu, to trudniej spojrzeć na niego z zewnątrz. I no, ja będę miał to spojrzenie od wewnątrz, ale będę starał się mówić o tym, jak wygląda z zewnątrz. Iki Radio, czyli Iki plus Radio. To już jest takie połączenie, które budzi różne skojarzenia. I zależnie od tego, kto jest o to pytany, ma różne wyobrażenia o tym, co to jest Iki Radio. Natomiast samo Iki Radio w naszych założeniach jeszcze jest zupełnie czymś innym. Także to się rozmija, ale wszystkie te sugestie i skojarzenia gdzieś mają swoje połączenie i powodują, że Iki Radio jest pojęciem bardzo, bardzo szerokim. To nie jest radio, które będzie mówiło o treściach z Wikipedii. To jest takie pierwsze zastrzeżenie. Ten projekt nie zmierza do tego, żeby opierać się wyłącznie na treściach z Wikipedii. Raczej jest to projekt, który zmierza do tego, żeby tak jak encyklopedia znalazła swoją formę w Wikipedii, tak żeby radio znalazło swoją formę w Wikiradio. Czyli o ile kiedyś encyklopedie produkowały firmy, wydawnictwa i ograniczony był dostęp osób, które przekazywały treści poprzez encyklopedię, w tej chwili dostęp do Wikipedii jest nieograniczony, to tak samo próbujemy zrobić z radiem, że o ile kiedyś nadawców było niewielu i nadal mamy ich ciągle niewielu, to w tej chwili techniczne warunki i możliwości nadawania radia czy przekazu audio tak się powiększyły, że praktycznie każdy może swoją audycję zrobić i ją zaprezentować światu. Ale niekoniecznie od razu do całego świata ta audycja musi być skierowana. Ja chciałbym na początku zapytać, kto z obecnych na sali słucha radia? Słucham, w ogóle. No tak, 95% mniej więcej obecnych na sali. A kto ogląda telewizję? Jak często? Ja bardzo rzadko. Czy bardziej chodzi mi o to, ile treści, które do was docierają tak sensownych, dociera poprzez radio i poprzez telewizję? Czy to... Przez radio. Przez radio, prawda? Dokładnie. Te kanały nawet telewizyjne w tej chwili bardzo się rozdzieliły na bardzo niszowe kanały, które prezentują treści bardzo specjalistyczne. Radio jeszcze tego nie przeżyło w tak dużym stopniu jak telewizja, ale jak widać do tego zmierza. Ponieważ tworzą się takie radia bardzo tematyczne, na przykład Talk FM, tak? To jest tak, właściwie powinna być sama rozmowa, ale też idzie w kierunku tym, że te niszowe treści będą prezentowane w oddzielnych kanałach. Podobnie jest właśnie z tym naszym projektem, który ma zgromadzić takie treści rozproszone w internecie, rozproszone wśród ludzi w jednym miejscu, w jednym portalu, w jednym strumieniu jednocześnie i w takim miejscu, gdzie będzie można tych audycji słuchać naszą dalej. Cały projekt Wikiradia ma swoją genezę
w takim zjawisku, które nazywa się podcasting. Podcasting, dla przypomnienia, to jest umieszczanie audycji w formie audio w internecie do słuchania na żądanie, w dodatku z czymś takim, co jest coraz bardziej popularne, czyli z kanałem RSS. Kanał RSS umożliwia łatwą subskrypcję bez konieczności ciągłego zaglądania i wyszukiwania treści na stronach internetowych. Po prostu myślę, że akurat tutaj wszyscy zgromadzeni wiedzą dokładnie, co to jest kanał RSS. To ciekawe byłoby, myślę, opowiedzieć o tym, jak powstał podcasting, ponieważ to troszkę obrazuje, jak zmieniają się media, jak myślenie odbiorców o mediach się zmienia. W momencie, kiedy powstał pierwszy odtwarzacz iPod na początku tego wieku, użytkownicy stwierdzili, że w takim razie radio już im nie jest potrzebne. Mogą wszystkie płyny, które mają na półce, sobie przegrać do iPoda, a nawet jeszcze tam dużo miejsca zostaje. I mogą sobie tego słuchać i to będzie znacznie lepsze radio niż to, czego słuchają. To nie będzie reklam, bo nie będzie treści, które nie chcą słuchać, będzie tylko to, co lubią i co znają. Bo słuchać to jest taka konstrukcja psychiczna, że lubi to, co zna. I w pewnym momencie, jak użytkownicy właśnie w ten sposób postępowali, okazało się, że jednak czegoś im brakuje w tym przekazie, ponieważ to był jakby taki autoprzekaz, prawda? Czyli odtwarzało się to, co się znało i w ten sposób czegoś zabrakło. Zabrakło jakichś treści, jakichś nowych treści, które właśnie mogą do nas dotrzeć poprzez jakieś nowe audycje, nowe podpowiedzi, czego warto posłuchać, o czym warto się dowiedzieć. Tutaj właśnie zabrakło tego przekazu i do tego w takiej naturalnej zupełnie potrzeby stworzył się ruch, który nazywa się podcasting, czyli prezentowanie audycji poprzez osoby, które mają na to ochotę, tym, którzy mają ochotę posłuchać tych audycji. Myślę, że to jest bardzo istotny element właśnie tej przemiany mediów. Ponieważ sama możliwość nadawania przez jedną osobę przekazu o nieograniczonym zasięgu stwarza tutaj rewolucyjne możliwości. Ponieważ te treści, które są bardzo popularne w stacjach komercyjnych, będą po prostu uśredniane. Ponieważ stacje komercyjne starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, muszą ten poziom uśrednić i jednocześnie obniżyć. Natomiast treści prezentowane w podcastach, audycjach, audio, na życzenie, mogą skupić się na jednym temacie, nie tracąc odbiorców. Bo jeśli jest w radiu audycja na temat tego, że odbyła się konferencja Wikimedia Polska 2012, to będzie krótka notatka, informacja odbyła się. Wystąpił ewentualnie ktoś tam i jeszcze coś tam, jakieś decyzje zapadły. Natomiast w tych mediach nie usłyszymy ani głębszej relacji, ani nie dowiemy się, co tam tak naprawdę się zdarzyło. Podcasting daje tą możliwość, że jeśli kogoś zainteresuje to wydarzenie, może po prostu w pewnym sensie w nim uczestniczyć. Czyli dzisiaj akurat robimy nagrania ze wszystkich wystąpień i te nagrania zostaną umieszczone jako
podcasty jako audycje w Wikiradiu w internecie. Jeśli ktoś nie miał możliwości przyjechać tutaj, albo dlatego, że jest daleko, albo dlatego, że nie miał czasu, to będzie mógł tych relacji i tych właściwie zapisów tak naprawdę, bo to nie jest ani relacja, ani transmisja. W tej chwili próbujemy na żywo to też nadawać, ale to też ma niewielkie dotarcie, bo jeszcze trzeba w określonym czasie tego słuchać. Będzie można posłuchać tych treści właśnie w samochodzie, jadąc do pracy. I dzięki temu myślę, że te treści będą mogły lepiej zdecydowanie się rozpowszechnić. Kolejna rzecz to jest pomysł, który powstał już po wymyśleniu tego, że Wikiradio może być podcastingiem, czyli umieszczaniem audycji w internecie. To był pomysł na uruchomienie strumienia internetowego, radia internetowego. Ja się zastanawiałem, skoro każdy może sobie wybrać audycję do posłuchania, to po co robić strumień, w którym będą te audycje prezentowane i trzeba będzie po prostu na żywo ewentualnie słuchać. No bo przecież każdy może sobie wybrać, tak? Chce słuchać tej audycji, no to słucha. Ale sam zauważyłem, że jak skonstruowałem taki strumień, to włączając się w różnych momentach, włączając to radio, Wikiradio, w różnych momentach trafiałem na treści, na które wcześniej jakoś nie miałem ochoty zajrzeć, bo sam temat mnie nie zainteresował. Ale poprzez to, że włączyłem ten strumień i słyszałem coś takiego, do czego wcześniej nie chciałem dotrzeć, było często inspirujące i było takie spotkanie się z nową treścią, której wcześniej unikałem, ale była interesująca. Okazało się, że była interesująca. Czyli tak jak mówiłem na początku, nie zawsze to, co wydaje nam się, że jest dla nas fajne, interesujące, możemy sami znaleźć. Jest potrzebny do tego ktoś, kto nam w tym pomoże, albo jakieś miejsce, z którego możemy tych treści się dowiedzieć. Czegoś zupełnie nowego, czegoś zupełnie przypadkowego nawet często. I właśnie w ten sposób powstał strumień Wikiradia, który jest w tej chwili do słuchania poprzez naszą stronę wikiradio.org. Ciekawe też jest kolejny krok, który zrobiliśmy w kierunku wzbogacenia treści tego strumienia, mianowicie umożliwienie różnym podmiotom umieszczanie własnych audycji. Odbywa się to w ten sposób, że jeśli na przykład jakieś miejsce, kawiarnia, w tej chwili próbujemy współpracować z taką klubową kawiarnią Tarabu i Brzenie Świata w Warszawie. Tam się odbywają bardzo ciekawe spotkania z autorami książek, z filozofami, które gromadzą kilkanaście, kilkadziesiąt najwyżej osób na miejscu. Natomiast możliwość zapisania tego i przekazania szerszemu gronu jest bardzo interesująca i dla słuchaczy, i dla samych tych miejsc, dla właścicieli tych miejsc, czy osób zarządzających. I w strumieniu może to się znaleźć w ten sposób, że plik z takim nagraniem zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu na serwerze pod określoną nazwą. I strumień, znaczy program, który tworzy strumień, będzie odtwarzał ten plik, który zostanie po prostu wyemitowany z tą samą nazwą. W momencie, kiedy on zostanie zamieniony, to ta audycja na nowo już będzie nowa, tak? Nie, może nie jasno trochę mówię, ale chodzi o to, że każdy z tych nadawców,
tych podmiotów może umieścić swoją audycję, która będzie nowa i w ten sposób będzie ten strumień się zmieniał, nie będzie się powtarzał, nie będzie to ciągle ta sama audycja, tylko będzie, jeśli raz w tygodniu ktoś zmieni tę audycję, to będzie po prostu zupełnie nowa audycja dostępna w strumieniu. A oprócz tego oczywiście w podcaście, czyli będzie możliwość pobrania tej audycji do swojego odtwarzacza, czy i odsłuchania jej w samochodzie, czy w innej sytuacji. A więc tak wygląda w tej chwili ramówka Wikiradia, że jest ona przeplatana muzyką z publicznej domeny i audycjami, które właśnie są umieszczane poprzez takie podmioty. Część z tych audycji jest na przykład z konferencji Wikimedia Polska z Wrocławia, część jest z Poznania. Jest też kilka audycji, które są podcastami. I myślę, że właśnie w tym kierunku to się może rozwijać i tak może funkcjonować Wikiradio. Ja bym prosił może Patryka, żeby opowiedział o swojej audycji Leksykon kompozytorów muzyki poważnej. Klasycznie, przepraszam. Patryk Michalski, Bater. Borys powiedział, że Wikiradio to nie jest tuba Wikipedii. To nie jest, nie służy tylko i wyłącznie do przekazywać treści Wiki, ale nie stoi na przeszkodzie, ponieważ Wikiradio działa na licencji Creative Commons. Dlatego jakby naturalnie ja jestem wielkim zwolennikiem Commons. Dla mnie ten projekt jest jednym z lepszych. Lepszych, mający potężny potencjał dla całego świata, repozytorium Commons, repozytorium prawdziwie wolnych plików multimedialnych. Dlatego jakby tak naturalnie narodził się pomysł na jeden z pierwszych podcastów, jeden z pierwszych audycji Wikiradia, mianowicie cykliczny leksykon kompozytorów muzyki klasycznej. Są to audycje 20-parominutowe słowno-muzyczne, których korpusem są oczywiście najlepsze pliki muzyczne, najlepsze wykonania muzyki klasycznej, które są dostępne na Commons na wolnych licencjach. A treści, komentarze, biogramy oczywiście biorą się z Wikipedii i z innych projektów Wiki, jak Wikicytaty czy Wikiźródła. Audycje te, akurat wybrałem temat muzyki klasycznej i są one tematyczne co do biogramów kompozytorów, mają do siebie, że się nie starzeją. Nie starzeją, te audycje mogą służyć jeszcze długo, długo tym, którzy je odkryją jako rozrywka, edukacja, ciekawostka. No i przykład, jak można w praktyce wykorzystać wiki treści. Dzięki temu te pliki z Commons, te pliki muzyczne, nie są tylko dodatkiem do artykułu Wikipedii. Nie są tylko czymś, co jest w repozytorium, co można sobie ściągnąć, gdy się o nich wie. Są one treścią radia i jako strumień, ponieważ aktualna audycja leksykonu kompozytorów muzyki klasycznej zawsze jest dostępna w strumieniu, ale także jako podcast zawsze dostępny, zawsze możliwość ściągnięcia sobie posłuchania. Mam nadzieję, że komuś się to może spodobać. Daje dużą satysfakcję, takie montowanie, obróbka dźwięku. Jestem takim amatorem, dla mnie to są pierwsze doznania, jak się tworzy audycje, materiały dźwiękowe, przy pomocy oczywiście wolnego programowania. Oczywiście zajmuje bardzo wiele czasu, wiele więcej czasu niż obróbka zdjęć, na której jako taką już się troszkę znam. Ale naprawdę daje dużo satysfakcji, no i jest to bardzo twórcze, No i radosne, że można naprawdę wiki treści przekazać dalej, jakby je, przy okazji też oczywiście promując
naszą pracę, promując naszą pracę i też zachęcając, każdy z audycji podkreślam, że te treści, które już zaprezentowałem, jakby uwieczniłem, można modyfikować. Każdy też może tworzyć te rzeczy samemu. Wiki Radio to radio Wiki, radio szybkich treści, które każdy może tworzyć. Przypomniał mi jeszcze o jednej rzeczy, że jaka jest różnica pomiędzy Wiki Radiem czy podcastingiem, a zwykłym radiem. Zasadnicza różnica polega na tym, że w radiu słuchalność maleje. To znaczy, raz została audycja usłyszana i koniec. I ona po prostu zanika w czasie. Natomiast audycja, która jest umieszczona w internecie jako podcast, ona może tylko, znaczy jej słuchalność może tylko rosnąć. Bo po prostu coraz więcej osób może dotrzeć do tych treści. I stąd urodził się też pomysł, znaczy najpierw na samym początku, jak w ogóle jeszcze nie było pomysłu na Wiki Radio, ja postanowiłem utworzyć audycję pod nazwą Lekcje z Wiki. Ponieważ jak sam próbowałem na początku edytować Wikipedię, spotkałem się z wieloma problemami, których nie potrafiłem sam rozwiązać. Pomyślałem, że ponieważ lubię tą formę przekazu, właśnie jako formę audycji, to postaram się zrobić coś takiego, co i mnie nauczy, i słuchaczom pomoże edytować Wikipedię. Stąd wziął się pomysł na Lekcje z Wiki. Robiliśmy je początkowo z Patrykiem Korzenieckim, którego nie widzę. A w tej chwili Lekcje z Wiki odeszły troszeczkę na razie w przeszłość i skupiliśmy się na takim pomyśle, który też ma duże szanse rozwoju, myślę, czyli Nowiny Wikiradia. Nowiny Wikiradia to jest pomysł na omawianie tego, co dzieje się w Wikipedii i w projektach siostrzanych. I tutaj chciałbym gorąco zachęcić do współpracy wszystkie projekty, które być może od czasu do czasu mają coś do przekazania albo opowiedzenia o tym, co się w nim dzieje. I właśnie Nowiny Wikiradia są takim fajnym miejscem na to, żeby o tym powiedzieć. Bo my oczywiście możemy spojrzeć sobie na tablicę ogłoszeń, zobaczyć, co jest na tablicy ogłoszeń, natomiast o tym, co się dzieje w projekcie, jakie są problemy, jakie są możliwości, no, tego się w taki łatwy sposób nie dowiemy. Natomiast zachęcam do korzystania z tej możliwości prezentowania właśnie tych przestrzanych, opowiadania o nich, bo ciągle za mało wiemy, ciągle jak się mówi o Wikimedia, mediach, no to się właściwie kojarzy to tylko z Wikipedią, prawda? Ja bym poprosił jeszcze Marka, żeby opowiedział o audycji właśnie Nowiny Wikipedii. Dziękuję. Tak jak Borys powiedział, spotkaliśmy się przy okazji Lekcji z Wiki. Spotkaliśmy się w zasadzie przy okazji jakiegoś artykułu, a potem Borys zaprosił mnie do studia, tak to się zaczęło. Zrobiliśmy parę tych lekcji, one wszystkie są do odsłuchania, a potem zaczęliśmy robić nowiny. Wygląda to w ten sposób, że przeglądamy tablicę ogłoszeń naszych projektów. Na razie jest to głównie Wikipedia, ale pozostałe też zaczynają się powoli budzić do życia. Ja bywam w studiu, początkowo w studiu Radia Wnet co tydzień. Teraz udało się załatwić studio Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury i stamtąd nadajemy nasze audycje co tydzień w sobotę o 16:00. Jeżeli ktoś miałby ochotę uczestniczyć w tych audycjach, jak najbardziej jest taka możliwość, można przyjść do studia, można też uczestniczyć zdalnie, ale to jest jeszcze trochę problematyczne ze względu
system na łącza i na jakość tego połączenia. Także gorąco zapraszamy do studia. Można opowiedzieć o tym, czym się człowiek zajmuje w projektach Wikimedia. Można też, jeżeli ktoś miałby ochotę robić jakąś swoją audycję, nic nie stoi na przeszkodzie, można ją włączyć do strumienia, jeszcze mamy trochę miejsca, zgadza się? Tak, jeszcze mamy trochę miejsca w strumieniu, także można się włączyć. Mogą to być audycje słowne, muzyczne, nie ma tutaj w zasadzie żadnych ograniczeń. Czy o czymś jeszcze zapomniałem, czy chyba to wszystko. Dziękuję. Ponieważ projekt ciągle się tworzy, to dlatego dzisiejsza prelekcja wygląda tak, jak wygląda. Możliwości jest cała masa. Myślę, że są one inspirujące również i dla Was, i że w ten czy inny sposób spróbujecie włączyć się w ten projekt i go wzbogacić treściami, które Was interesują, które mogą zainteresować słuchaczy. Ja chciałem zaprosić wszystkich chętnych do takiej grupy roboczej, którą chcemy stworzyć około po obiedzie, tak? Po obiedzie tutaj, już po zakończeniu obrad. Jeśli ktoś jest chętny, to proszę ze mną się skontaktować albo z Markiem i umówimy się na spotkanie. W sprawie szczegółów jakiejś współpracy ewentualnie, bo to naprawdę w tej chwili poprzez internet jest możliwe naprawdę na dziesiątki sposobów. To ja tyle miałem do powiedzenia. Chyba, że są może jakieś... Panie pytanie, ale finansowanie. Skąd że tak powiem, macie finansowanie na pewno działamy. Mimo wszystko jest to taki ważny dosyć element, no nie wiem, tutaj radio takie typowe, no jednak zawsze ma te reklamy, które tam gdzieś pakuje, czy tutaj są jakieś reklamy, czy jakaś inna forma, nie wiem, jakaś wymiana, czy jakieś jeszcze inne formy jakiegoś barteru, czy podobne rzeczy. Jeśli chodzi o finansowanie, w tej chwili ceny przekazu audio i internetu są bardzo niskie, tak? Dzięki współpracy z Radiem Wnet mamy możliwość nadawania strumienia, który byłby chyba najbardziej kosztownym tutaj elementem Wikiradia, ponieważ nie jest to zwykły serwer, tylko ten serwer musi mieć odpowiednią przepustowość, musi mieć możliwość obsłużenia powiedzmy kilkudziesięciu odbiorców naraz, co w przypadku takiego domowego komputera raczej jest mało możliwe, bo i pamięci, i procesora zabraknie. Nadal korzystamy z tej możliwości współpracy z Radiem Wnet, które nam bezpłatnie udostępnia strumień. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie pozostałych części, komputer, który miałem stary, nieużywany przeze mnie już, został wykorzystany do nadawania strumienia przez kilka miesięcy chodzi, po czym zupełnie już upadł, że tak pamiętam, spuchły kondensatory, on stop chodził przez 24 godziny na dobę. Ale dzięki Patrykowi również złożyliśmy się na nowy komputer po 50 zł, czy po 100 zł i mamy komputer w dodatku na którym jest nalepka, że jest własnością rządu Stanów Zjednoczonych. W tym razie nie są to wielkie koszty. Ja rozsiałem wśród znajomych informacje, że poszukujemy takich komputerów, które może nie są sprzed 20 lat, ale sprzed 10 lat one zupełnie nam wystarczą do tego, żeby pomóc w naszej działalności, bo pomysłem jest też to, żeby technicznie umożliwić transmisję z takich miejsc jak Krzenie Świata, czy z jakichś miejsc po prostu, no, tak jak tutaj, prawda, czy ze stałych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Potrzebny jest właściwie komputer, który będzie podłączony do internetu i potem jest potrzebny tylko telefon do pani, która naciśnie guzik,
który uruchomi ten komputer, żeby on nie działał przez 24 godziny na dobę. Później zdalnie można się z tym komputerem bez problemu połączyć. Można uruchomić program, który będzie przekazywał strumień z tego komputera do centrum i z centrum będzie rozsyłany zupełnie bardzo szeroko. Taka techniczna możliwość jeszcze parę lat temu no, była czymś niewyobrażalnym. W tej chwili to jest właściwie kwestia no, kilkudziesięciu złotych, tak, kilkuset złotych i takie miejsce, które jest zainteresowane tym, żeby robić transmisję, żeby robić zapisy z tych swoich wydarzeń, staje się naprawdę łatwe. Tylko wystarczy chcieć często, a te miejsca chcą. I te podmioty nowe znajdują się coraz częściej. Także będzie tych treści coraz więcej. Aha, rozumiem. Dziękuję bardzo za deklarację. Czy jeszcze są jakieś pytania? Znaczy ja może pominam wszystko od razu byłoby szybciej. No, jeszcze z może takich bardziej związanych z tym, że no, jednak nadajecie pewien wolny kontekst. Content czy nie czujecie, że jednak próbujecie odtworzyć pewną rzeczywistość, która no, się troszkę nie sprawdziła, bo mimo wszystko aktualni nadawcy są nastawieni na nadawanie bez względu na to, cokolwiek ktoś, że tak powiem, myśli o tym, czy nie myśli. To znaczy chodzi mi o to, że i telewizja, i radio, jakie znamy do tej pory, to były media jednostronne, jednokierunkowe. Natomiast jeżeli mówimy o jakichkolwiek rzeczach, które nas, w cudzysłowie, bardziej kręcą, czyli wiki, czy ten, jest pewnego rodzaju większe rozmycie między nadawcą a odbiorcą. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiały w tej sytuacji, że nie ma takiej, tak samo zresztą w modelach biznesowych tutaj związanych z open source też jakby jest to rozmycie między klientem a dostawcą też jest rozmyte. I czy nie wydaje wam się, że próba odtworzenia tego modelu w zasadzie nadawcy i bez jakby, nie wiem, nastawienia się na to, że bardzo dużo dałoby się zyskać poprzez uzyskanie jakiegoś kanału zwrotnego i jakby interakcji z odbiorcą, że nie tylko na zasadzie, no nie wiem, że co tysięczny dawałby wam jakiś dodatkowy materiał, ale informacja zwrotna byłaby prawie, że na cały czas, nie byłoby tu jakiejś wartości dodatkowej, jakiejś synergii między wami a waszymi słuchaczami i nie powodowałoby to jakby powstania zupełnie nowej jakości w tej kwestii. Nie wiem, czy zadaj pytanie, bo... Znaczy, no, pytałem się, czy na przykład nie myślicie o jakimś kanale zwrotnym. O. Tak już skracając, jeżeli ktoś... Kanał zwrotny oczywiście funkcjonuje. To nie jest tak, że on nie działa. W trakcie audycji, na przykład Nowiny Wiki Radia, czasem uruchamiamy kanał IRC, na którym słuchacze mają możliwość rozmowy, ale ponieważ audycja jest na żywo i między 16 a 17 w sobotę, no to trudno, żeby akurat ktoś wtedy słuchał. Często jest tak, że słuchacze mamy, którzy słuchają po tygodniu, po dwóch tygodniach tej audycji, która była wcześniej nagrana. I tutaj o interakcję taką bezpośrednią na żywo jest trudno. Ale na pewno jest możliwa poprzez komentarze, poprzez kontakt w tej chwili jest no, zupełnie czymś zupełnie innym niż kiedyś, bo trzeba było w trakcie audycji zadzwonić do radia, prawda, i ewentualnie porozmawiać, a po audycji to już w ogóle nie było jak zostawić nawet informacji. W tej chwili e-maila wystarczy napisać i po prostu podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Ja myślę, że tutaj właśnie poprzez to, że im więcej czasu minie, tym mamy więcej słuchaczy, to ta interakcja może zaistnieć nawet po dwóch latach, tak? Jeśli
ktoś posłucha audycji sprzed 2 lat i zainteresuje go coś w tej audycji, może zawsze się zwrócić do autora tej audycji i zapytać go o parę rzeczy, albo samemu coś dołożyć do tego. Także ta interakcja myślę tutaj funkcjonuje, tylko nie w tym wymiarze, w jakim funkcjonuje w radiu na żywo. Tak? My staramy się to robić, ale mamy mało słuchaczy, którzy na żywo słuchają nas co tydzień, te soboty od 16 do 17. To jest taka godzina wybrana przez nas, po prostu mamy wtedy czas, żeby nagrywać tę audycję, tak? To nie jest jakaś najlepsza słuchalność, że akurat od 16 do 17 jest najwięcej internautów, którzy siedzą przy komputerach i słuchają. To nie na tym polega. Jeszcze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie wiem, czy wyczerpująco odpowiedziałem na to. Nie chodziło mi bardziej o odniesienie się do samej kwestii, jakby nie bez jakby czy macie jakiś zamiar zmniejszenia tego, czy odejścia od tej formy nadawcy, typowego nadawcy. Nie? No myślę, że nie jesteśmy typowym nadawcą, tylko nietypowym. ponieważ nie tylko nadajemy, ale i właśnie próbujemy pobudzić słuchaczy do nadawania, tak? Bo jest to możliwe, po prostu stworzone nowe możliwości, których wcześniej nie było. No dobra, to znaczy, bo jest już bardzo po czasie, tak? Jest 10 minut po czasie.